Proszę Państwa, okazuje się, że bardziej niecierpliwym człowiekiem jest pan profesor ode mnie, bo ja słynę z tego, że jestem bardzo człowiekiem niecierpliwym, ale widzę, że rekordy bije pan profesor. Proszę Państwa, krótko, tak się składa, że im jest ktoś większy, tym ma krótką biografię. Wybitny językoznawca, wieloletni profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek, notabene 8 tytułów, będziecie Państwo mogli jeszcze nabyć po spotkaniu. Specjalista, ekspert, jeżeli chodzi o język polityki, mediów. Jednym słowem, pan profesor Jerzy Bralczyk. Pan usiądzie, panie profesorze. A obok również z brodą, proszę Państwa, pan doktor Łukasz Lamża, który dzisiaj reprezentuje redakcję Tygodnika Powszechnego i dział nauki Tygodnika Powszechnego. Ja przypomnę, że ten cykl wykładów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wspólnie organizuje z Tygodnikiem Powszechnym. Pan doktor Łukasz Lamża jest wykładowcą Uniwersytetu imienia Jana Pawła II w Krakowie, znakomitym popularyzatorem nauki, świetnym publicystą, poza tym tłumaczem znakomitym i tłumaczy większość książek z naszego wydawnictwa Copernicus Center Press. Bardzo serdecznie witam pana doktora. Teraz oddaję głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam mówić o tym, jak mówić. To wygodnie jest mówić o tym, jak mówić. No, wystarczy obserwować samego siebie, kiedy się mówi. Zresztą bardzo często ci, którzy mają mówić, mówią, że będą mówić, kiedy nie mają o czym mówić. Mówią wtedy, jeśli Państwo pozwolą, to chciałbym poruszyć kilka spraw, które są bardzo w moim przekonaniu istotne i dlatego zacznę tutaj od jednej takiej sprawy, którą właśnie chciałem Państwu powiedzieć. On mówi prawdę, bo wiadomo, że kiedy mówi, to mówi i można od razu zweryfikować jego prawdziwość jego mówienia. Więc ja teraz stoję i mówię tutaj. Ale proszę Państwa, mam kilka wątpliwości. Mianowicie po pierwsze, czy to pytanie tak właśnie postawione jest jednym z wielkich pytań, które tutaj stawiane są, były i będą prawdopodobnie w cyklu wystąpień o charakterze naukowym. Naukowość takiej dyscypliny jak retoryka jest problematyczna, mimo że to z niej właśnie bardzo wiele humanistycznych dyscyplin wyrosło, nie tylko filologii, ale wiele innych jeszcze. Otóż retoryka nie wiadomo, czy jest nauką, czy jest może sztuką, może jest umiejętnością, a przede wszystkim nie wiadomo, czy jest ona dobra. Wprawdzie Grecy w swojej poczciwości mówili, że jest to wspólne mówiącego i słuchających dążenie do prawdy, no ale to raczej jest taki postulat. Rzymianie mówili, że retor to jest mąż prawy, przygotowany do mówienia, dodając ten komponent etyczny, ale generalnie retoryka nie miała najlepszej sławy przez stulecia. Słusznie skądinąd uważano, że jeżeli postawimy obok siebie nagą prawdę i nagie kłamstwo, prawdę od kłamstwa odróżnimy, a jeżeli pięknie się ubiorą, to one bywają nie do odróżnienia. Dlatego też retoryka była postrzegana dość często jako umiejętność zwodna, taka zwodnicza, jako coś, co może raczej przeszkadzać niż pomagać. Mało tego, w przeświadczeniach potocznych człowiek, który pięknie mówi, dość często jest identyfikowany z takim, który czyni trochę gorzej.
Mocny w gębie, mówi ludowe powiedzenie. Inne ludowe powiedzenia mówią, że krowa, która głośno ryczy, czy dużo ryczy, to mało mleka daje. Oczywiście mowa tutaj o człowieku. Inne przysłowie też mówiące o człowieku mówi, że pies, który szczeka, to nie gryzie. No, mówi się, że mowa to jest zaledwie srebro w porównaniu z mówieniem. No, nie jest to do końca prawda. Znam wielu ludzi, którzy mówią fatalnie i czynią jeszcze gorzej. To wcale nie jest tak, że mowa jest w opozycji do działania. Ale mam mówić właśnie o tym, jak mówić, żeby nas słuchano. I nie bardzo wiem, czy to jest pytanie, czy tam na końcu powinien być znak zapytania. Na tym plakacie on jest. Czy też mogłaby to być kropka. Czyli będzie to rodzaj pouczenia. Nawet gdyby to było pouczenie, to nie mieści się to w takich kanonach bardzo wyraźnej, określonej dyscypliny naukowej, która mówi nam o prawdach bezwzględnych. Bo pytania, które stawia sobie znaczna część humanistyki, zwłaszcza ta, która się obecnie, przynajmniej tak to nazywa, zajmuje miękkimi umiejętnościami, więc większość odpowiedzi rzetelnych na te pytania, które sobie tak właśnie stawiamy, powinna mieć początek "to zależy". To zależy od bardzo wielu czynników i na szczęście tych czynników jest tak wiele, że nigdy do końca nie obejmiemy ich, nie ogarniemy. I to bardzo dobrze. To kamienia retorycznego, mam nadzieję, jeszcze długo nie znajdziemy. Gdyby bowiem znano odpowiedź na pytanie, jak mówić, żeby nas słuchano, a jeszcze jak mówić, żeby przekonać, no to moglibyśmy być we władzy manipulatorów, którzy by taką wiedzę posiedli. No można by na to odpowiedzieć inaczej. Jeżeli wszyscy będą wiedzieli, no to moc stracą ci, którzy ją wcześniej posiądą. Bo będziemy uodpornieni na wszystkie te chwyty, które przecież jednak od tysiącleci retoryka wypracowuje. Jak mówić, żeby przekonać? Zobowiązuję się, że nie będę się już zmieniał, wobec czego proszę już mi zdjęć nie robić. Ja będę tak samo wyglądał, niestety, także i za godzinę. Proszę Państwa, rzeczywiście nie wiemy, jak to jest z tym słuchaniem i czy rzeczywiście możemy przynajmniej zmierzać do tego, żeby no, łatwiej nas słuchano. Pewien mądry człowiek powiedział, że ludzie na ogół nas nie zauważają. Nawet jak nas zauważą, to nie pozwalają nam mówić. Jak już pozwolą nam mówić, to nie słuchają najczęściej. Jeżeli nawet słuchają, to zazwyczaj nie rozumieją, co mówimy. Jeśli nawet zrozumieją, to nie uwierzą najczęściej. A jeśli nawet uwierzą, to nie zapamiętają. Dlatego też może próżno się trudzić, a jednak chcielibyśmy być zauważani. Chcielibyśmy, żeby pozwolono nam czasem mówić, choć dla wielu mówienie, zwłaszcza publiczne, jest znaczną niedogodnością. No ale chcemy. Chcemy, żeby nas rozumiano, oczywiście do pewnego stopnia, bo jeżeli ja słyszę, aha, ja cię rozumiem, to już wtedy czuję się lekko zaniepokojony, bo chciałbym, żeby mnie rozumiano, ale nie do końca. Chciałbym, żeby zapamiętano, ale też nie za długo. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jakoś zaznaczamy swoją obecność. Czy powinniśmy się w związku z tym doskonalić w tej sztuce? Sztuka mówienia, mówi się czasem. Słowo sztuka jest piękne, ale ma bardzo brzydki przymiotnik, mianowicie sztuczny. Zauważmy, że jeżeli mamy do czynienia ze sztuką, to i sztuczność się gdzieś czai. Jeżeli postrzegają Państwo kogoś, kto widać, że posiadł sztukę mówienia, to oceniają go Państwo jako mało naturalnego. A więc wiarygodność jego może nawet trochę spaść. Czy lubimy słuchać kogoś, kto umie przemawiać? Orator mówimy, retor, krasomówca. W tych wszystkich słowach jest jakaś ironia. Ciągle ważne jest to, o czym powiedziałem przed chwilą. Czyli jeżeli człowiek mówi zbyt dobrze, to podejrzewamy go, że może źle działa albo nie z równą wprawą działa. No i dalej. Czy Państwo lubiliby być przekonywani przez kogoś, kto jest mistrzem przekonywania, o czym Państwo wiedzą? Jeżeli się nad tym zastanowię, to wolałbym, żeby przekonywał mnie ktoś, kto przekonywać nie umie.
ponieważ wtedy będą przemawiały jego racje, a nie jego kunszt. A z drugiej strony jednak chcemy, żeby profesjonaliści układali reklamy. Dlaczego? Przecież to jest przeciw nam w gruncie rzeczy, prawda? Przecież oni nam wmówią, co będą chcieli wmówić. Więc może nie powinniśmy się w tym wcale doskonalić. Może zyskamy sobie wiarygodność jakoś tego, no tak coś, prawda? O, bo jak ten, no to człowiek jakoś myśli, no pewnie porządny człowiek. Może on tam jakoś tego, nie, ale tego. Czy my naprawdę powinniśmy od razu spotkawszy się z kimś mówić, o co nam chodzi, pięknym językiem? Przecież my ze sobą rozmawiamy całkiem inaczej. Jak my ze sobą rozmawiamy? Spotka się takich dwóch panów, no cześć. Słuchaj, mówi jeden do drugiego, znaczy słuchaj. Tamten i tak słucha, ale mówi się słuchaj na wszelki wypadek. Słuchaj, później mówi, to stękanie ma świadczyć, że on myśli podczas mówienia. I słuchaj, proszę cię, znaczy proszę ciebie. No on go o coś prosi prawdopodobnie, nie wiem jeszcze o co, ale prosi. Słuchaj, proszę, jest ta sprawa, nie? Czyli mówi, jest taka sprawa? Nie. Mówi, że jest taka sprawa, czyli o coś mu chodzi w ogóle. No to chyba inaczej by nie zagadał, no ale... A potem jeszcze mówi nie. Są tacy, którzy mówią w miejsce nie, ta. Słuchaj, jest ta sprawa, ta. Ci, którzy mówią nie, prowokują odpowiedź. Ci, którzy mówią tak, poświadczają, to, że to, co mówią, jest prawdą. I potem mówią, wiesz, on nie wie. Ale jak powiemy wiesz, no to może on się czegoś dowie. I potem zaczynamy wreszcie mówić, o co chodzi. Zaczynamy od, bo tego, nie wiemy dlaczego bo, on się tłumaczy, chyba że mówi. Potem mówi tego, co znaczy absolutnie wszystko, co tylko chcemy. Proszę Państwa, ta niezdarność jest po części rytualna. My musimy jakoś zagadać. A wiemy, że jeżeli spotkamy się i pięknie wyłożymy swoją sprawę od razu, jeszcze stawiając ogonki przy wszystkich nosówkach, no to wtedy będzie coś nie tak. To nie będzie prawdziwe, nie będzie spontaniczne, nie będzie naturalne. Mamy gdzieś taką opozycję między profesjonalizmem. Mówca chyba nie powinien pokazywać, że jest profesjonalnym mówcą. No i taką może niezdarnością, prawda, panie, jakoś tak, żeby gdzieś między tymi biegunami się znaleźć. Powinniśmy być sprawni, ale naturalni. Otóż naturalność często łączy się z takim właśnie nie do końca opracowanym, czyli odtwarzanym tekstem. Łączy się z czymś spontanicznym, naturalnym, a więc trochę bałaganiarskim. Owszem, czasem lubimy słuchać ludzi, którzy dobrze mówią. Słuchać, ale słuchać to ma dwa znaczenia. Słuchać, czyli tak słuchać, jak się słucha muzyki. No i słuchać, czyli być posłusznymi. Niektórzy różnicują to, dodając do czasownika użytego w tym drugim znaczeniu zaimek zwrotny się. Słucham się go, czyli jestem mu posłuszny. On może mnie przekonać. Starożytni mówcy umieszczali w swoich mowach dość często taki pasus, który mówił, że nie są dobrymi mówcami. Miało to przekonać, że to, co mówią, jest szczere, jest naturalne. Proszę Państwa, od razu na początku mówię tutaj o rzeczach, które raczej powinny nas zniechęcać do tego, żeby poznawać jakiekolwiek reguły rządzące dobrym mówieniem. W każdym razie nie powinniśmy być rozpoznawani jako dobrzy mówcy, a już w żadnym razie nie powinniśmy być rozpoznawani jako ci, którzy się nauczyli dobrze mówić. Owszem, jeżeli nasze interesy są zgodne, to możemy mieć pewną satysfakcję ze słuchania kogoś, kto ładnie mówi. Albo też przeżywać satysfakcję z odczuwania, że inni nas za takich właśnie uważają. Jeżeli nasze interesy są zgodne, to jest ten podstawowy warunek. Tymczasem dzisiaj mówimy mniej trochę o mówieniu, o rozmawianiu, częściej o komunikowaniu i pytamy, jak się sprawnie komunikować, albo nawet jak skutecznie komunikować.
nastawienie na celowość, na skuteczność sprawia, że odczuwamy w mniejszym stopniu satysfakcję z bycia razem przez mówienie. Rozmowy dziś częściej się przeprowadza niż prowadzi. Z takich rozmów satysfakcji właściwie niewiele jest. Lepiej jest, jeśli postrzegamy nasze językowe kontakty jako udane niż jako skuteczne. Udane, czyli takie, których celem jest między innymi bycie ze sobą. Po co my w ogóle, proszę Państwa, mówimy? Mówimy, bo na tym polega nasza praca. Żeby coś osiągnąć, wspólnie zbudować, musimy wymieniać się informacjami, musimy mówić o naszych oczekiwaniach. Mówienie jest pracą, mówienie jest też walką. Chcemy kogoś pokonać albo przynajmniej przekonać. Ten pierwiastek agonistyczny jest w naszym mówieniu, w sporze, w kłótni, ale także w działaniu perswazyjnym. Mówimy, żeby wypełniać pewne rytuały. Jeżeli ja na przykład mam przemawiać w sytuacji oficjalnej, to ja wiem, co mam powiedzieć. I Państwo też wiedzą, co ja powiem. Ja wiem, że Państwo wiedzą, co ja powiem. I Państwo wiedzą, że ja wiem, że Państwo wiedzą, co ja powiem. A ja to i tak powiem. Wygłoszę kilka takich formuł, że sądzę, że jestem wyrazicielem, albo powiem, że chciałbym z tego miejsca, tak jakbym z innego miejsca nie chciał. Powiem, że bardzo się cieszę, że wszystkich Państwa tutaj widzę. Zawsze widzę wszystkich tych, którzy są. Zawsze Państwo są wszyscy, którzy są. Ci, których nie ma, to ich nie ma. To nie są Państwo. To są oni. Zmartwię się, że niektórych nie ma. Powitam niektórych. Najpierw powitam po prostu, potem serdecznie, potem najserdeczniej, żeby to się wyrównało. Potem powiem, po co się zgromadziliśmy, chociaż wszyscy wiedzą po co. Potem wyrażę jakąś nadzieję, może jakąś obawę, coś tam. No i jakoś przejdzie to wszystko, prawda? No trzeba. Rytuały są potrzebne, proszę Państwa. Tak jak ten rytuał, o którym Państwu opowiedziałem przy tym spotkaniu tych dwóch panów. To też były rytuały. Każdy język ma swoje rytuały. Nasz ma takie akurat. To wszystko jest w jakiś sposób potrzebne, ale jeszcze jedno. Potrzebna nam jest pewna dawka przyjemności, satysfakcji z tego, że jesteśmy z innymi, że mówimy i że słuchamy. Dobrze jest, jeśli satysfakcja mówiącego nie przewyższa znacznie satysfakcji słuchających. Bo dobrze jest chcieć mówić, ale jeżeli ktoś bardzo pragnie coś powiedzieć, to inni pragną nieco mniej. Dobrze jest lubić mówić, ale nie można bardzo lubić, bo wtedy inni też nie lubią tego tak do końca. Dobrze jest lubić słuchaczy, ale nie można się w nich zakochać. Słuchacze, nie mogąc odpowiedzieć tym samym, często wytwarzają w sobie przeciwciała i raczej nie lubią takich, którzy oświadczają się bardzo ingracjacyjnie, z tą radością, że mogą do tak czcigodnego grona się zwracać. Chociaż odporność na komplementy jest znaczna u nas. Przyjmujemy. Są takie cztery podstawowe mechanizmy zjednywania. Pierwszy jest u nas rzadko spotykany, to jest samochwalstwo. Kiedy mówię o sobie o różne dobre rzeczy, to na Zachodzie już to się przyjęło, u nas jeszcze nie do końca. Kiedy chcemy o sobie coś dobrego powiedzieć, to jakoś tak oględnie mówimy. Używamy różnych takich form bezosobowych. Mówimy, było się tu i tu, ma się jakiś sukces. Czasem zdajemy to na innych, mówimy, że byłem wysoko oceniony. Ja to nie wiem, ale niektórzy mnie chwalą. No ale powoli się to przyjmuje. I zaczynamy się chwalić. Drugie to jest pokazywanie, że jestem trochę gorszy. To od Państwa zależy, Państwo mogą mi pomóc, a ja tu jestem zawstydzony, skrępowany tym, że mam mówić. Pokazujemy tremę, proszę Państwa. Trochę tremy nie zawadzi to. Pokazywanie nawet, jeżeli w ogóle nie czujemy tremy, to niedobrze. Jest tak troszkę. Trzeci sposób ingracjacji, czyli zjednywania, to jest chwalenie słuchaczy. Nie muszę Państwu mówić. Jak Państwu doskonale wiadomo, mówię, ci, którym wiadomo, to myślą, no tak wiadomo nam, a ci, którym nie wiadomo, to sobie myślą, no jeszcze nie wiemy, ale zaraz nam powie, to się dowiemy. Będzie tak, jakby było wiadomo, wszystko jest w porządku.
czwarty sposób to jest zgadzanie się. Mają państwo rację. Nie mam pojęcia, jaka to racja, ale ją państwo mają. To też jest pewna umiejętność. Jeżeli rozpoznaję intencje państwa, no to mogę dopasować się najpierw. Jeżeli mnie ktoś pyta kawa czy herbata, chcę odpowiedzi herbata, a ja kawa mam odpowiedź, to ja najpierw oczywiście nie mogę mówić kawa od razu. To oczywiście, że herbata. No czasem może kawa też, ale generalnie herbata. No ja akurat tam często kawę piję też, ale herbata, no tak, też herbata, bardzo dobra. No i tak powolutku przechodzę na swoje kawowe pozycje, ale na ogólnie się zgadzam. Dobrze jest się zgadzać. Jeżeli zjednamy, to już słuchani jesteśmy trochę lepiej, bo wiadomo, że lubimy tych, którzy nas też lubią. To jest podstawowa zupełnie sprawa. Proszę państwa, mówimy posługując się całym ciałem. Mówimy nie tylko słowami, ale też głosem, a także gestem. Mówimy też w pewnym sensie sytuacją, która może nam sprzyjać albo być przeciwko nam. Te wszystkie kanały są po to, żeby zrealizować nasze cele. Naszym celem jest nie tylko przekazanie tego, co chcemy przekazać, ale też po pierwsze nawiązanie kontaktu, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim. Po drugie uzyskanie wiarygodności, żeby nam wierzono. I po trzecie, żeby być sprawnym, żeby powiedzieć to, co chce się powiedzieć, tak jak się chce powiedzieć i żeby nie mówić tego, czego się nie chce powiedzieć. Te trzy cechy, czyli kontakt, wiarygodność i sprawność, bywają realizowane na wszystkich tych poziomach, a więc i przez sytuację, która bardzo sprzyja kontaktowi, bo my wszyscy jesteśmy właśnie tu i teraz i to nas łączy. I to, że my jesteśmy nami, to dzięki temu, że jesteśmy tutaj i teraz. To łaciński jeszcze hic et nunc wyznacza nam tę przestrzeń i ten czas. W tej sali było i będzie mnóstwo ludzi, ale teraz tylko my. W tej chwili zbiera się mnóstwo grup na świecie, ale w tej sali tylko my. To tylko my jesteśmy nami. Jeżeli by nam coś przeszkadzało, to będzie nam razem przeszkadzało. Gdybyśmy było tej duszno, powiedziałbym duszno trochę, prawda? A państwo powiedzieli, oj duszno, duszno i razem byłoby nam duszno. Szukajmy tego, co nas łączy, bo wtedy będzie o wiele lepiej. Jeżeli byłoby, ktoś by nam przeszkadzał, to by nam wspólnie przeszkadzał. Lubię czasami kogoś, kto się spóźnia i przeszkadza nam razem. Witam go wtedy razem z całą salą. Integrujemy się przeciwko niemu bardzo silnie. To już ten kontakt może być, państwu zakładam, że i tutaj on się na początku pojawił, ale powinien być podtrzymywany przez cały czas. Niektórzy podtrzymują go, powtarzając jakiś czas, proszę państwa. No można to powtarzać, ale lepiej nie robić tego więcej niż 3 razy w jednym zdaniu, proszę państwa. Chociaż jeżeli, proszę państwa, używamy tego, proszę państwa, umiarkowania, zwłaszcza, proszę państwa, z inną, proszę państwa, intonacją, no to jakoś to, proszę państwa, znieść można. Proszę państwa, te nawiązywania kontaktu jednak pokazują, że my nie czujemy kontaktu do końca, prawda? O właśnie, prawda? Pytamy, zadajemy pytania, nie odpowiemy na nie wcale, ale chcemy, żeby tak właśnie akurat to wyglądało, że jesteśmy tutaj razem ze sobą, proszę państwa. No, jest to za pośrednictwem też zachowania, gestami. Ale jest jedna rzecz, której mówię od wielu lat i tutaj także powiem, która być może ten kontakt czyni bardziej naturalnym. Otóż jak mówić, żeby nas słuchano? Nie mówić do ludzi. Jeżeli mówimy do ludzi, to chcemy, żeby ludzie usłyszeli to, co my mówimy, zrozumieli, to przyjęli. Ja teraz mówię do państwa. Dbam o to, żeby wybrać właściwe słowa i żeby dobrze zbudować zdania, którymi do państwa mówię. Ale wolę nie mówić do państwa, tylko państwu. Wolę nie mówić do kogoś, tylko komuś. Jeżeli ja mówię do kogoś, to ja tak się do niego zwracam. Przekazuję mu pewne informacje. Jeżeli ja komuś mówię, to ja inaczej wyglądam, inna jest moja intonacja. I o ile nawet teraz, do tej pory mówiłem bardziej do państwa, to teraz chciałbym państwu coś powiedzieć. I państwo słyszą
że ja mówię Państwu o tym wszystkim nie tyle z przeświadczeniem właściwości tych wszystkich słów, które teraz wypowiadam i ze świadomością budowania jakichś zdań, tylko chcę przekazać jakąś myśl. To nie przypadek, że można mówić do Państwa i Państwu, ale zwierzać się już tylko Państwu. A teraz to mówiłem do mikrofonu, a nie mikrofonowi, prawda? Ale Pan tutaj wyczuł to wszystko i oddalił ode mnie mikrofon. Mogę jeszcze dalej. O, żeby mówić bardziej Państwu, a nie do Państwa. No właśnie o to chodzi. Opowiadać możemy tylko Państwu. I teraz ja, ponieważ mam dalej ten mikrofon, to mogę nawet taką postawę przyjąć. I już będę Państwu mówił. No bo jeszcze jest tak, to celownik, mój ulubiony przypadek, który pokazuje, że jesteśmy bardziej ze sobą. No najbardziej ze sobą, kiedy jesteśmy, kiedy używamy takiego celownika sobie. Wtedy ja mogę mówić sobie. Mów sobie, mów. Pan sobie tu posiedzi, mówimy, i wtedy ja siedzę sobie, nikomu innemu nie siedzę. Jest bardzo dobry ten celownik, bo on pokazuje tę prawdziwą relację. On też występuje w drugiej osobie liczby pojedynczej. To jest ci. Jeżeli mam kłopot, powiem, a to ci kłopot. I on wtedy jest ci. Bardzo dobra rzecz, taki celownik. Więc proszę Państwa, pierwsza zasada, z którą związany jest postulat kontaktu. Mówić ludziom, a nie do ludzi. Mamy zobowiązania wobec naszych odbiorców, ale mamy też zobowiązania wobec tego, o czym mówimy. Bo powinniśmy być wiarygodni. Powinniśmy o tym, o czym mówimy, mówić w sposób, no właśnie, taki, żeby dobrze zostało to przyjęte. Wiarygodność to niby moja powinna być cecha, osoby mówiącej, ale to Państwo mi ją przypisują. Ja nie mogę przyznać sobie wiarygodności. To Państwo muszą postrzegać mnie, muszą, a nie muszą wcale właśnie, jako wiarygodnego lub nie. Wiarygodność to przeświadczenie o uczciwości z jednej i kompetencji z drugiej strony. Jeżeli postrzegamy kogoś jako uczciwego tylko, to jeszcze o jego wiarygodności nie świadczy, bo taki uczciwy często nie bywa dobrze poinformowany i dlatego pozostaje uczciwym. Wtedy powiemy, no tak, mówi prawdę, ale co on wie? Kompetencja sama także nie wystarczy, bo ludzie kompetentni nie zawsze bywają uczciwi. Kompetencja nie zawsze sprzyja uczciwości. No i wtedy powiemy, no zna się na rzeczy, ale czy mówi prawdę? No powinniśmy być jedni i drudzy, czyli i kompetentni, i uczciwi. Jak to zrobić? Proszę Państwa, wiele rzeczy możemy osiągnąć mówieniem, ale nie możemy powiedzieć, ja jestem uczciwy, bo ktoś, kto usłyszy, że ja jestem, że mówię o sobie, że jestem uczciwy, może zadać sobie pytanie, dlaczego on mówi, że jest uczciwy? Znaczy mógłby podejrzewać, że posądzanie go o nieuczciwość może mieć pewne uzasadnienie. A jeżeli może mieć, to może on to bierze właśnie pod uwagę. A jeżeli bierze to pod uwagę, to kto wie, czy ta nieuczciwość nie bardziej mu przysługuje niż uczciwość. No i już. Tak jakby powiem o kimś na przykład, że no nie wiem, tak powiem tu o panu Łukaszu, że pan rozumie to, co ja mówię. To już jest właściwie obraźliwe. Albo powiem, że pan Łukasz jest trzeźwy na przykład. To byłoby to uzasadnione, gdybyśmy wszyscy akurat w tej chwili znajdowali się w odmiennym stanie trzeźwości, albo gdyby zwykle i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Mówienie o czym... Czy Państwo się czują tutaj bezpiecznie w tej sali? Pewnie tak, ale pewnie mniej niż przed chwilą. Stały mój greps kiedyś, jak byłem jeszcze młodym, pełnym fantazji, człowiekiem polegał na tym, że jak kogoś zapraszałem do domu, mówię, wejdź, u mnie się możesz czuć bezpiecznie. Do tej pory, kiedy ktoś mi mówi, nie denerwuj się, no właśnie, pan tu sobie spokojnie posiedzi. Nie mówmy o tym, nie przyznawajmy sobie ani uczciwości, ani kompetencji. Raczej to pokażmy, a może nawet i to byłoby za dużo, raczej oddalmy zarzut,
nierzetelności, nieuczciwości. Oddalmy zarzut niekompetencji. Jeżeli bym na przykład posądził państwa o to, że uważają mnie państwo za niekompetentnego, to prawdopodobnie bym się wyprostował, zmarszczył trochę czoło. Może bym zrobił taką wieżyczkę dominacyjną czasem jeszcze. Zmniejszyłbym odległość między żuchwą i górną szczęką. Bo jak ktoś tak mówi, jest mniej kompetentny, prawda? Używałbym sformułowań trochę bardziej skomplikowanych, zdań złożonych i może nawet terminologii specjalistycznej. O, wtedy by państwo mogli mnie uznać za kompetentnego, co zresztą zrobiłbym intuicyjnie w znacznej mierze, wcale nie wiedząc, że to robię. Tak to jest. Dobrze jest być kompetentnym. No, najprostszą drogą, żeby być uważanym za kompetentnego, jest być kompetentnym, ale to trudne. Podobnie jak z uczciwością też. Niby najłatwiej być uczciwym, ale nie zawsze, nie zawsze. Kiedy, proszę państwa, chcemy za takich uchodzić, mamy znów prostą radę. Tak jak miałem prostą radę dotyczącą kontaktu. Mówmy ludziom, nie do ludzi. To żeby być wiarygodnym, też mam bardzo prostą radę. Spróbujmy myśleć o tym, o czym mówimy. To nie wszystkim wypowiedziom towarzyszy, ale jeżeli my myślimy, to dzieją się rzeczy czasem tajemnicze. Otóż, proszę państwa, kiedy ja myślę o tym, o czym mówię, to nawet słowa zaczynają być tak artykułowane, że są w pewien sposób podobne do tego, co oznaczają. To jest tajemnicza historia. Niektóre słowa niejako z natury są podobne w wypowiedzeniu do tego, co znaczą. Na przykład słowo szeroki wydaje nam się szerokie, a wąski wąskie. Proszę porównać dwa słowa, wklęsły i wypukły. Czy słowo wklęsły nie ma w środku dołka? Wklęsły, nie? A wypukły jest wypukłe, w środku ma górkę. Dlaczego tak się dzieje, nie wiem, pewnie to nieprawda zresztą. Ale jeżeli my myślimy o tym, że coś jest wklęsłe i wypukłe, to ten kształt tym słowom nadajemy. I wtedy słuchacz nie tylko to słyszy, ale też w jakiś sposób sobie wyobraża. Wyobraża. Pokazałem, że to się wyobraża, nie wyobraża. Słowo okrągły wypowiadam w sposób okrągły, a nawet czasami coś takiego robię. Okrągły mówię. Dlaczego? No. Gdybym państwu mówił, że ktoś biegł bardzo szybko i coraz szybciej, to państwo by nie wiedzieli, o czym ja mówię. Słowo długi i słowo krótki mają tę samą długość, ale w słowie długi jest dłuższe u. Nie powiemy długi i krótki, tylko długi i krótki. Tak mówimy. Wtedy, kiedy myślimy o tym, o czym mówimy. Wiele jest takich słów. Słowo twardy się robi twardsze, a miękki miększe. Słowo głęboki staje się głęboki, a płytki czy płaski, płaskie, płytkie. Nie zawsze to możemy robić, ale kiedy myślimy o tym, o czym mówimy, słowa w naturalny sposób zaczynają barwić nam naszą wypowiedź. I o wiele łatwiej wtedy nasi słuchacze nie tyle nawet na poziomie racjonalności usłyszą i uwierzą, ale to sobie wyobrażą. I jakoś może dzięki temu trochę przynajmniej uwierzą. Wiele, proszę państwa, jest w naszym głosie takich cech, które my możemy nadać. Wiele jest w artykulacji temu, o czym mówimy. Te dwa, może tam jeszcze są inne dodatkowe, ale te dwa wskazania trochę nam pomagają w tym, żeby być słuchanymi i może nawet no, jakoś tam łatwiej będzie uwierzyć słuchaczom w to, co mówimy, kiedy sobie to wyobrażą. No ale sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. W naszym głosie, którego zresztą nie znamy, jest... Swojego głosu nikt nie zna. Wiemy, że urządzenia elektroniczne przekształcają głos, a my przecież inaczej nie możemy poznać swojego głosu niż za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, bo to, co my słyszymy podczas naszego mówienia, nie jest prawdziwym naszym głosem. Państwo słyszą co innego, państwo o tym dobrze wiedzą. Ja byłem przekonany, że mój głos jest piękny, niski i głęboki.
Tymczasem, kiedy ja mówię normalnie, tak jakbym w tej chwili mówił, to jest głos płaski, skrzekliwy, nosowy. W ogóle lepiej mnie nie słuchać. Jeszcze do tego takie mazowizmy różne mam. Nie, straszne. No ale się staram dzięki temu, bo wiem. Zresztą wady, akurat jeżeli są rozpoznawane przez mówiącego, mogą być oswojone. Jeżeli ktoś troszeczkę zmiękcia, to będzie swój człowiek, nie? Nie powinien grać lorda. Jeśli ma francuski R, to nie powinien być wulgarny, tylko raczej wytworny albo wyrafinowany nawet. Jeżeli ktoś na przykład sepleni troszeczkę, to będzie świetnie dowcipy opowiadał, ale przywódcą będzie trudno być charyzmatycznym. To się nie da. Trochę trudniej mają ci, co się jąkają, ale mają też wielki przywilej, bo czy jąkała może kłamać? Jak ja się jąkam, to ja wiem, co powiem. Państwo też wiedzą, co ja powiem. I to już jest wspólnota. Kiedy ja bardzo chcę to powiedzieć, państwo też chcą, żebym to powiedział. Czują państwo razem ze mną. Jak ja to powiem, to czuję ulgę i państwo też. Od czasu do czasu małe zająknięcie może nam pomóc, a w każdym razie przedłużenie początkowych sylab może trochę pokazywać pewną wspólnotę wcześniejszą. Jeżeli bym przedłużał ostatnią sylabę, to byłoby gorzej. Proszę państwa, drobiazgi, które w głosie tkwią, mogą pozwalać nam na nawiązanie innego typu kontaktu. Albo kontaktu. Nawet przedłużanie początkowych głosek pokazuje, że większą odpowiedzialność biorę za to, co mówię. Rzeczy ważne stają się ważniejsze. Rzeczy trudne stają się trudniejsze, bo to dłuższe ty nam to pokazuje. Tak, proszę państwa, te zwyczaje głosowe pokazują, że naszemu głosowi trochę bliżej jest do naturalnej myśli niż naszemu językowi. Bardzo słusznie pisał kiedyś Mickiewicz, język kłamie głosowi, a głos myślą kłamie. Nie ma relacji bezpośredniej język-myśl. Jest jeszcze głos w środku. I ten głos, który my możemy jakoś dysponować, jest odbierany jako bardziej naturalny niż słowa, które są za każdym razem wybrane przeze mnie i mogą kłamać. Słowami kłamać możemy. Czy możemy kłamać głosem? Oczywiście, że możemy. Sztuczność naszego głosu często to pokazuje. Ale jeżeli myślimy o tym, o czym mówimy, a nie jak będziemy odbierani, to wydaje się, że ten związek głosu z tym, co chcemy przekazać, jest bardziej naturalny. No ale oprócz głosu mamy też twarz, mamy gesty. Jak państwo mogą słuchać kogoś, komu ruszają się wyłącznie wargi? Jak długo będą państwo w stanie słuchać go naturalnie, kiedy on bez mrugnięcia będzie mówił? Widać, że się rusza żuchwa i wargi, nic więcej. Już w 23 sekundzie rodzi się poczucie pewnego niepokoju, a gdzieś w 45 poczucie dziwności świata. Coś się powinno ruszać. Najpierw się ruszają oczy, państwo widzą. Jeżeli jednak tak się ruszają jak moje w tej chwili, to chyba trudno uwierzyć, że ten, kto mówi, mówi prawdę. To może tak powinien ruszać oczami. Jeszcze gorzej. Oczy to zwierciadło duszy, pokazuje, że czuję niepokój teraz. A teraz, proszę państwa, kiedy chcę coś powiedzieć, mówię, to, proszę państwa, sprawa najważniejsza. I patrzę do góry albo patrzę w dół. Od tego powinniśmy zacząć. Nie. Ale gdybym powiedział, i to sprawa najważniejsza. Od tego trzeba zacząć. O, już od razu lepiej. Bo ja kieruję wzrok ku, a nie od. Jeżeli patrzę w lewą stronę, to mogę sobie przypominać, ile tego było. A jak w prawo, to się raczej nie przypominam. Tego było 246. A tego było 246. No akurat. Proszę państwa, niby to wiemy, ale te drobiazgi sumują się, ponieważ te gesty, te dźwięki, które są odbierane jako mniej konwencjonalne, uchodzą za bardziej prawdziwe.
bo są spontaniczne, nie są wymyślone. Jak ja się konwencjonalnie podrapię w głowę na znak, że mam kłopot, to państwo to odczytają, ale mogę udawać, mogę trzeć czoło na znak, że myślę, ale wcale nie myśleć. Ale jeżeli na przykład podrapię się tutaj, no to już nie wiadomo, co to znaczy. I może to jest prawdziwe dzięki temu, tylko nie wiadomo co. Otóż bardzo wiele rzeczy wiadomo co. Mam okulary w ręku, prawda? Teraz jestem oddzielony od państwa okularami. Ale teraz, kiedy zdejmuję okulary, żeby coś powiedzieć, wyjaśnić państwu, to jestem bardziej prawdziwy, prawda? Jeżeli na papierze pokażę coś palcem albo, nie daj Boże, długopisem, to mi państwo nie uwierzą, mogłem napisać przed chwilą. A jak pokażę okularami, tak jest. Tak jest. Państwo wierzą, że tak jest, bo tak jest. Okulary, proszę państwa, bardzo nam pomagają. Wszystko, co jest dookoła, nam może pomagać. Pomagać, żeby nas słuchano. Chociaż to akurat jest czymś, co widać raczej niż słychać. I to, czy mówimy wolno, czy szybko. Dzisiaj raczej słyszymy ludzi, którzy mówią bardzo szybko. Przede wszystkim dlatego, że takie szybkie mówienie umożliwia zrozumienie słuchaczom, ale nie umożliwia refleksję nad tym, co się słyszy właśnie. I wszyscy przyjmują to za dobrą monetę, bo nie mają czasu na znalezienie kontrargumentów, prawda? A poza tym tak szybko mówią ludzie kompetentni, bo nie zastanawiają się nad tym. Ale z kolei wolne mówienie wytwarza coś w rodzaju wspólnoty. Gdybym państwu powiedział, że Wisła to największa polska rzeka, to państwo powiedzą, i co z tego? A jakbym powiedział, Wisła to największa polska rzeka, to by państwo mogli pomyśleć, coś w tym jest. Mówiąc szybko, coś osiągamy, ale robiąc pauzy, osiągamy czasem jeszcze więcej. Są różne rodzaje pauz. Są takie pauzy niedobre, nie? Żenujące. Ale są takie pauzy, które pokazują, że wraz z państwem szukam najlepszego określenia, prawda? Integruje nas to. No albo pauzy na myślenie. Jest jeszcze jeden rodzaj pauzy, który szczególnie lubię. No właśnie, bo to jest taka pauza pełnego porozumienia. Aha, mówią, wiem, o co ci chodzi. Państwo nie mają pojęcia, sam nie wiem, ale... Zawieszenie głosu. To my, mówię wtedy. No i proszę państwa, operowanie głosem, operowanie ciałem, gesty. O tak, teraz taki gest zrobiłem. Czy ja wiedziałem, że zrobiłem ten gest? Tak, wiedziałem. A czy ja go zrobiłem intencjonalnie? Nie. Taki gest. Bo co on może pokazywać? A jednocześnie pokazuje, że ja właśnie myślę o tym, co mówię. Taki gest. Albo na przykład tak, kiwnę się trochę, nie? Nie wiadomo. Gdybym taki gest wykonywał, to powiedziałem fałszywy, prawda? A taki gest, proszę bardzo. Lepiej tak pokazać niż tak. No i przede wszystkim gest powinien być w odpowiednim czasie, kiedy chcę państwu powiedzieć, że coś było wielkie i powiem, to było wielkie. To mi nikt nie uwierzy. Jeżeli powiem, to było wielkie, to tak. Albo to było wielkie. Jeżeli gest wyprzedza, dobrze. Jeżeli jest po, niedobrze. Ach, proszę państwa, gesty, dźwięki. Czym my mówimy? My mówimy, proszę państwa, tutaj jest takie urządzenie do mówienia, ale to prawda? Jeżeli jest coś, co naprawdę przeżywam, to ja mówię gdzieś z wewnątrz, gdzieś z okolic śledziony. I państwo mogą mi wierzyć albo nie, ale ja naprawdę traktuję to poważnie. A jeżeli mnie to nie obchodzi, to stąd gdzieś mówię. Mogę powiedzieć albo nie. A jeżeli chcę z państwem nawiązać pewien kontakt bliższy, to tutaj mówię. Przednią częścią jamy ustnej, bo państwo rozumieją, o co chodzi. No właśnie, a jeżeli chcę coś powiedzieć tak na luzie, to z lewego ramienia powiem, o tak, coś takiego, nie? A poruszę lekko i państwo wiedzą, że to nie zupełnie serio. Proszę państwa, my to robimy często intuicyjnie,
Ale jeżeli, no właśnie, może lepiej, żebyśmy nie wiedzieli, że tak robimy, bo jak się dowiemy, to będziemy tak robili. A jeżeli będziemy tak robili, wiedząc, że to robimy, to pokażemy, że wiemy, że to robimy. A jak pokażemy, że wiemy, to będziemy znowu niewiarygodni. Bo dobrze jest wiedzieć, ale niedobrze jest wiedzieć, że się wie. A już najgorzej pokazywać, że się wie. To powinno być naturalne. Zachowuj się naturalnie, mówią do mnie, ja wtedy się zachowuję oczywiście naturalnie. Naturalnie, że naturalnie. To tak jak powiedzą, żebym się swobodnie zachowywał. Mówią tak czasem państwu. Nic bardziej ograniczającego naszej swobody nie ma. To jest straszne, że jak wiemy, no czyli powinniśmy o to wszystko zapomnieć od razu. Wiedzieć jak, ale nie wiedzieć, że się wie, może nawet zapomnieć o tym wszystkim. Ale żeby to gdzieś w nas tkwiło. Żebyśmy mówili myśląc o tym, o czym mówimy. Żebyśmy mówili ludziom, a nie do ludzi. Żebyśmy wybrali. W zależności od tego, czego nasi słuchacze oczekują, któryś z naszych głosów, czy mamy być na przykład kompetentnymi, identyfikującymi się racjonalnie z rzeczą ludźmi, wtedy mówimy właśnie tak. Mówimy z góry w dół. Wtedy ta kadencja pokazuje, że mamy rację. Taka jest prawda i innej prawdy nie ma. No, państwo zwłaszcza wiedząc... Ta identyfikacja racjonalna może czasami być bardzo skuteczna. Gorzej, jeżeli słuchacze więcej wiedzą na ten temat niż mówca. Wtedy on bywa śmieszny. To jest identyfikacja racjonalna, jak wygląda emocjonalna. A teraz przeciwnie, teraz mówię z dołu do góry. I państwo słyszą, że ja się tym podniecam, że ja się tym przejmuję. I mówię do góry. I dla niektórych będzie to okazja do wspólnego przeżywania emocjonalnego. Ale dla innych, którzy się ze mną nie zgadzają, będzie to okazja do pokazania dystansu, co on tak się podnieca. Można mieć brak identyfikacji, czyli dystans. Dystans intelektualny polega na powściągliwości, na przedłużaniu niektórych słów. To jest refleksja, którą dzielimy się z innymi. Tak. Czasem potrzebna, jeżeli mówimy do ludzi ceniących sobie taką wspólnotę refleksji. Ale niektórzy mogą powiedzieć, no to co, on sam nie wie, o czym mówi. Czyli mamy, proszę państwa, identyfikację racjonalną, identyfikację emocjonalną. Mamy dystans intelektualny i jak się państwo słusznie domyślają, mamy też dystans emocjonalny. A co tam będę mówił? On się przejawia w takiej trochę mniejszej staranności, luz, proszę państwa. Nawet trochę mam rocze sobie tak. Jak mam rocze, to jestem też wiarygodny, bo do kogo ja mam? No to siebie mam rocze. Siebie nie będę oszukiwał, nie? Czasem mam rocze z góry, tak sobie. Co pan mówi? Trzeba było uważać. Albo z dołu, tak sobie. Co pan mówi? A nic ważnego, tak sobie mówię. Bo jeżeli ja mówię bardzo wyraźnie, to być może dbam o to, żeby wszystko państwo usłyszeli, zrozumieli, ale z drugiej strony pokazuje, że nie bardzo ufam w państwa dyspozycję do rozumienia. Może nawet wątpię w państwa możliwości percepcyjne, a może nawet intelektualne. Może powtórzyć. Dlatego staranność w mówieniu nie zawsze jest dobrze widziana. A ileż pytań, proszę państwa, jeśli chodzi o głos. No najlepiej mówić spontanicznie, wyobrazić sobie, przyjąć odpowiednią postawę i potem pójdzie samo. I nie będziemy się zastanawiali, czy mówimy głośno, czy cicho. Bo czasem mówienie głośne pomaga. Rzeczy ważne trzeba mówić głośno. Ale rzeczy naprawdę ważne, to trzeba mówić cicho, żeby za dużo ludzi nie usłyszało. Czy mówić szybko, czy mówić wolno. Jeżeli znamy się dobrze, to możemy mówić szybko, ale jeżeli chcemy, żeby inni myśleli, to mówimy wolno. Ale przede wszystkim nie możemy mówić monotonnie. Jeżeli będziemy mówili bardzo szybko i bardzo głośno, to oczywiście państwo mogą mieć wrażenie, że ja państwo rozstrzeliwuję z karabinu maszynowego. Czasem naszym politykom zdarza się takie właśnie mówienie bardzo szybkie i bardzo głośne.
jeżeli mówimy głośno i wolno, to tak jakbyśmy wbijali gwoździe. Bardzo to bywa bolesne. Jeżeli mówimy cicho i wolno, to ci, którzy nie zasną, mogą pomyśleć, on mi za daleko nie ucieknie. Dogonię go. A jeżeli mówimy cicho i szybko, to przez pewien czas będziemy słuchani, bo prawdopodobnie mówimy cicho dlatego, żeby nikt niepowołany nie usłyszał. Mówimy szybko dlatego, żeby jak najwięcej państwu powiedzieć. Mam bardzo dużo do powiedzenia. Ale jest to tak strasznie męczące, że już w drugiej minucie wszyscy przestają słuchać. I dlatego trzeba mówić różnie. Proszę państwa, no ale różnie, co to znaczy? Wszystko to są sprawy intuicji, ale jednocześnie ta intuicja odzwierciedla pewne rzetelne relacje między mówiącym, słuchającymi i wywołuje pewien obraz. My potrafimy głosem nawet przekazywać pewnego rodzaju ideologię. Na pewno państwo słyszą ludzi dzielących zdania w dwie części. Państwo w tej chwili właśnie mają do czynienia z takimi zdaniami. To mogą być niejednokrotnie zdania bardzo długie, które w ten sposób właśnie będą przez nas podzielone, a czasami bardzo krótkie. Ta dwudzielność jest nam dana naturalnie. Wszyscy wiemy, że jest lewa i prawa i że jest przód i tył, że jest góra i dół oraz że jest początek i koniec, że mamy dwie ręce i dwie nogi, że jest albo tak, albo nie, że jesteśmy albo za, albo przeciw. My wszyscy to wiemy i czasami nas to boli, bo musimy od początku wybierać, czy tak, czy nie. Czy bardziej kochamy tatusia, czy bardziej kochamy mamusię. I nie mamy takiej możliwości, żeby pokazać, że obojga nie znosimy. I pytają nas, czy najpierw była kura, czy najpierw jajko. I te dylematy działają na nas czasem frustrująco. Ale mamy inną możliwość, mianowicie możemy mówić trzema akcentami i świat wtedy jawi się jako bardziej przyjazny. Kiedy dzielimy zdanie na trzy części, wydaje nam się, że opisujemy go pełniej i dzięki temu nie przeżywamy takiej frustracji. Nie musimy już opowiedzieć się albo za, albo przeciwnie przeciw, bo możemy wybrać, nie mam zielonego pojęcia. I możemy wreszcie powiedzieć, że nie jesteśmy w niewoli tak i nie, bo o wielu rzeczach nie możemy ani jednego, ani drugiego powiedzieć. Słuchamy czasem takich ludzi, którzy mówią do nas trzema akcentami i czasem skłonni jesteśmy bardziej ich zaakceptować. Tyle tylko, że bardziej przekonujący są demagodzy. A demagodzy mówią albo tak, albo nie. No i teraz proszę państwa, wybierzmy, czy my jesteśmy za, czy przeciw. A może nie musimy wcale wybierać, bo za i przeciw to nie jest jedyna alternatywa, że możemy w ogóle tym się wszystkim nie zajmować. No właśnie, to są nawet takie drobiazgi, na które oczywiście trudno zwracać uwagę, kiedy mówimy. Przecież nie będziemy pilnowali tego, że będziemy mieli trzy akcenty albo że mamy dwa. Ale dobrze jest wyczuwać u ludzi, których słuchamy, co oni reprezentują, jaki typ myślenia, co to właściwie jest. Tak, proszę państwa, akcenty, przesuwanie ich, operowanie głosem, umieszczanie tego głosu, nadawanie jemu mocy, to wszystko jest znaczące. Jasne, że znaczące. Ale niedobrze jest, jeszcze raz mówię, wiedzieć to wszystko. A zwłaszcza wiedzieć, że się wie. Proszę państwa, to sprzyja naszej wiarygodności, naszemu kontaktowi. Kontakt jest najpierw, potem jest wiarygodność, ale jest jeszcze trzecia cecha. Mianowicie sprawność mówienia. Sprawność, która pozwala nam powiedzieć to, co chcemy powiedzieć i nie mówić tego, czego powiedzieć nie chcemy. Nie wiem, czy ja mówiłem tutaj wyłącznie rzeczy, które chciałem powiedzieć, ale jeżeli pokazywałem, że czasami mówię rzeczy, których powiedzieć nie chcę, tym większą uwagę państwa zyskać mogłem. Bo zawsze chętniej słyszymy coś, co na przykład wymknie się, bo takie rzeczy uważamy za bardziej prawdziwe. One nie są przemyślane. Myśl, proszę państwa, jest wielką rzeczą, ale jeżeli nam się coś wymknie, jeżeli jest poza tym dokładnym opanowaniem myślowym, może jest i prawdziwsze.
No niestety, tak to często bywa. W naszym mówieniu możemy przejawiać sprawność na dwa różne sposoby, czy też może mieć ta sprawność dwa aspekty. Pierwszy to pewna płynność, swoboda, taka biegłość w mówieniu, która może przypominać taki szybki bieg, jeszcze do tego z górki przy sprzyjającym wietrze. I ja mogę tak mówić, jak rzeka płynie i takie mówienie będzie oczywiście postrzegane jako mówienie bardzo sprawne, zwłaszcza jeżeli nie będę tam wtrącał żadnych czy to jest jeszcze gorsze, czy pretensjonalnego o, prawda, czy nawet mruczenia typu którym często pauzę zastępujemy. Jeżeli właśnie tak szybko będę mówił, to będzie bardzo dobrze i będę sprawny. Ale z drugiej strony sprawność można też dostrzec w wyważaniu słów, ważeniu tych słów i używaniu tylko tych, które są najbardziej adekwatne. Pełnym panowaniu nad tymi słowami, a to może przypominać już nie tyle bieg z górki w dół, ale nawet wspinanie się na górę, może nie bardzo stromą. Bo jeśli góra jest bardzo stroma, a nasze mówienie przypomina wspinanie się pełne bólu i zmęczenia, to słuchaczy zaczyna to także boleć. Zwłaszcza jeśli mówimy bardzo długo, a ja nie wiem już, jak długo mówimy, bo nie wypada mi patrzeć na zegarek. Państwu, ja Państwa dobrze nie widzę, ale być może Państwo już zerkają na zegarki. Pierwsze zetknięcie słuchacza to jest dyskretne takie, drugie jest takie, a trzecie zerknięcie to jest takie. Ten przykład pozwolił mi zerknąć na zegarek i stwierdzić, że mówiłem tyle, ile mówić chciałem. Co nie znaczy wcale, że powiedziałem wszystko to, co powiedzieć chciałem. Dziękuję bardzo. Tylko bisów nie będzie. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi. Ja mam nadzieję, panie dyrektorze, mówię do pana dyrektora Jana Nowary, dyrektora teatru, że mieliśmy również wspaniały kunszt aktorski. Prawda, proszę państwa? Brawa dla pana profesora. Ja chciałem być kiedyś aktorem, ale moje warunki fizyczne nie sprzyjają. Chociaż jak się patrzy na niektórych aktorów. Jeżeli pan profesor pozwoli, to ja nawiążę do pewnej historii, którą miałem okazję w życiu przeżyć. Jak byłem dyrektorem Filharmonii, to jest a propos szybko, to o czym pan profesor mówił. Otóż na próby z orkiestrą przyjechał już nieżyjący niestety pan profesor Krzysztof Misona, wielki, wspaniały dyrygent z Krakowa, wspaniała postać. I była próba, orkiestra próbowała wtedy symfonię G-moll Mozarta. I na tej próbie nie bardzo wszystko się układa i w pewnym momencie pan profesor mówi tak. Proszę państwa, mnie tak energia roznosi, a państwo tak powoli gracie. Tak. To jest a propos tego szybko. To tyle. Teraz, proszę państwa, mam nadzieję, że będzie taka spontaniczna wymiana pytań. Ma być spontanicznie, państwo tak pamiętają. Tak jest. Tam są jakieś pytania też. Bardzo prosimy już tam, co pytania. Jeżeli ktoś ma zapisane jakieś spontaniczne pytania. A nie, są zapisane. Czyli mamy tak system karteczkowy dzisiaj też, tak? No bardzo proszę. A, no, kula. Przynajmniej część. O, młodzież. No niech pan pozwoli. Ja będę losował, tak? Bardzo proszę, panie profesorze. Albo może pan doktor. Pan zwykle doktor. Mieliśmy tak, że ja jestem tutaj tak. Ręką bo to może przypadku być i decyduję, czy pytanie nadaje się do zacytowania, czy nie. No i oczywiście bierzemy te, które się nie nadają, prawda? Dodaję jeszcze coś od siebie. Jeszcze tylko na rozgrzewkę powiem, że czytałem o takim badaniu ankietowym, gdzie pytano ludzi, jaki jest ich największy lęk. I lękiem numer jeden było publiczne przemawianie. Co było lękiem numer dwa? Śmierć.
Co oznacza, że na przeciętnym pogrzebie ludzie woleliby być w trumnie niż wygłaszać przemówienie. Oho. Jakie ma pan odczucia odnośnie umieszczania pana tekstów w arkuszach maturalnych? Przeżywam wtedy niezwykłe poczucie satysfakcji. Bo to, że się sprawia komuś kłopot, a niewątpliwie pytania na takich arkuszach mają sprawić kłopot, bo to one są. Jest jedną z radości pedagoga. Ja tu już mam kilka karteczek tym samym pismem. Czy to pan rektor tutaj przed tym, to powrzucał jakieś fałszywe? Nie, to nie, pachnie podstępem. A tam są takie kartki od razu z odpowiedziami, czy nie? Podstępne. Jaki jest stosunek pana profesora do słów, które tutaj zostały określone przez piścę jako nowotwory językowe? Słowa typu szerowanie, od angielskiego share, dzielić się, szerowanie wiadomości w internecie. Czy to rzeczywiście nowotwory? Słowo nowotwór, choć ma pochodzenie całkiem przyzwoite, coś nowo utworzonego, ma w języku polskim znaczenie dość ponure. I myślę, że jeżeli ktoś mówi o nowotworach, to od razu językowych, to od razu pokazuje swój stosunek. Słowa, które się pojawiają, nowe, na ogół pojawiają się dlatego, że były komuś potrzebne. Mamy takie dwie tendencje. Jedna to jest, nawet miałem okazję z panem doktorem o tym dzisiaj rozmawiać. Jedna tendencja to rozwijanie i robienie z jednego słowa dwóch. Zamiast, że się ktoś włamał, możemy powiedzieć, że dokonał włamania. Zamiast skoczył, to oddał skok. Ale są też odwrotne zachowania, mianowicie jeżeli ktoś komuś daje kwiaty, można powiedzieć, że kwiatuje. Albo jeżeli jedzie rowerem, to roweruje. Młodzież czasem ma tendencję do ściągania i do tworzenia nowych czasowników. Te nowe czasowniki czasami pochodzą od obcych słów. Czasem to jest zabawa. Najczęściej, no myśmy się w to bawili, ja mieszkałem jakiś czas za granicą, takie mieszanie języków było w modzie i miało charakter zabawy. W znacznym stopniu. Nie wiem do jakiego stopnia i teraz te słowa są okazjonalizmami, czyli takimi raz czy kilka razy użytymi, ale nie mającymi pretensji do słownika słowami, czy też to są propozycje językowe. Jako propozycje mało mi się podobają, zwłaszcza takie hybrydy, czyli mieszanie jednego języka z drugim. Taki hybryd mamy sporo i czasem one się przyjmują. Telewizja jest takim hybrydem, bo początek jest grecki, a koniec łaciński. A cała końcówka to w ogóle polska jest i wymowa. A więc słowo z kilku języków wzięte jednocześnie. Ale jeżeli możemy oddać to polskim słowem dzielenie się, to nie wydaje mi się, nawet jeżeli by to dzielenie się w ten sposób zyskiwało raczej nowe znaczenie, czy nowy odcień znaczeniowy, to nie wydaje mi się to potrzebne. Ale w wielu przypadkach no jakoś wydaje mi się to naturalne, że ktoś lajkuje, a ktoś inny hejtuje. No bo jak to powiedzieć inaczej, prawda? I dlatego niektóre z nich uważam, że jeżeli już mamy hejty i lajki, no to i hejtowanie i lajkowanie przecież nie będziemy nazywali dokonywaniem lajku, prawda? Albo dzieleniem się hejtem. Zwłaszcza, że hejt jest czymś innym niż nienawiść. Zdecydowanie. Hejt ma w sobie bardzo dużo dręczenia. Nienawiść może być głęboko w duszy ukryta i wcale nie znajdować wyrazu. Ja mogę kogoś nienawidzić i nikt się o tym nie dowie. Tymczasem hejt jest właśnie czymś, o czym się ludzie mają dowiedzieć. Wcale nie wiadomo, czy przeżywam autentyczną nienawiść. Mam wrażenie, że nie. Że hejt jest takim dokuczaniem. W skrajnych przypadkach dręczeniem. Albo w mało skrajnych, takich łagodniejszych, drażnieniem. Mamy dokuczanie, drażnienie, dręczenie. Mamy też droczenie się, które jest najsympatyczniejsze. Ale w hejcie bym tego nie dostrzegał. Ja tu mam chyba pytanie. Takie interpretuję. Chyba chodzi o podręczenie pana profesora. Podręczenie, to podręczniki do tego podręcznikowy służą. Podręcznikowy przykład. Czy bardziej preferuje pan profesor wieś czy miasto? To chyba... Jestem ze wsi, co często podkreślam, i to wsi odległej od tych rejonów z mazowieckiej, z północnego Mazowsza.
ale najbardziej lubię małe miasteczka. Mam nadzieję, że to będzie dopuszczalny kompromis. No, mamy dużo takich różnych podstępnych pytań. Małe miasteczko, w którym zresztą mieszkam teraz, Milanówek, jest małym miastem podwarszawskim. Wydaje mi się wygodne i jednocześnie swojskie. Nie lubię hałasu. W takich miasteczkach jeszcze nie ma tego natężenia hałasu. Wieś lubiłem kiedyś, a teraz rzadko tam bywam. Dalej, co my tu mamy? Czy o trzeciej w nocy powinniśmy mówić dzień dobry, czy dobry wieczór? No zależy, czy kładziemy się spać, czy wstajemy oczywiście. Dla mnie to jest już ranek. Ja zwykłem chodzić spać koło 10, więc godzina 6 to już, piąta to już jest zdecydowane rano, 4, no w zasadzie już też, a 3 no na pewno nie jest to środek nocy. Dużo mamy pytań technicznych, nie będziemy może we wszystkie zaimki i partykuły wnikać tak szczegółowo. No w niektóre warto by. Skąd dobra się wzięło słowo super i kiedy możemy go używać? To jest super pytanie. Super pytanie. Pytanie super. Prosimy o super odpowiedź. Super pytanie to jest, tworzy jedno słowo, bo to jest przedrostek, ale ten przedrostek może być potem i to pytanie jest super i wtedy ten super staje się przymiotnikiem. To może być bardzo dobry przysłówek albo nawet rzeczownik, prawda? I no, wykrzyknik. Ach, wykrzyknik, oczywiście. I ta wielofunkcyjność podoba mi się. Można powiedzieć, że ona jest super, ta wielofunkcyjność. Super jeszcze mnie tak nie drażni. Gorzej jest hiper i mega. A jeżeli spostrzegam mega, hiper, super, a czasem bywają i takie właśnie ciągi, to wtedy już podejrzewam, że to raczej jest takie sobie. Ale to się świetnie stopniuje, jeśli można się wtrącić, bo mamy mega, potem mamy giga, możemy iść w tera, peta, exa i po prostu nie, no dalej w inflacji tego chyba nie zjawiska. Pójdziemy. Tak daleko chyba nie zajdziemy. Super jest dosyć stare. Jeszcze był czas, że super miało połączenia z czymś nawet niedobrym. Pamiętam superaty, prawda? Które to my możemy pamiętać, ale większość już pewnie nie. I to było coś niedobrego akurat. Ale generalnie super jest jednym z takich określeń pozytywnych. My mamy deficyt słów, które wyrażałyby coś bardzo mocno. I dlatego szukamy w różnych stronach. Na przykład bierzemy takie słowo strasznie, które z jednej strony powinno strach budzić, ale bywa do intensyfikacji używanej. Coś mi się strasznie podoba, chyba nawet częściej niż coś, co mi się strasznie nie podoba. Także strasznie zyskuje inne znaczenie, znaczenie mocy. No i super jest dobrym tutaj wyjściem. To jest takie, szukamy takich słów neutralnych i słów mocnych. Słowem neutralnym, które pokazuje akceptację, słowo fajny na przykład. Które jest od stuleci w polszczyźnie. Już Mickiewicz go używał. Ale ciągle nie może być uznane za w pełni pełnoprawne słowo. To super już chyba zostało, ale ono minie. Ja właśnie miałem tak zapytać, bo pan profesor ucieka od wartościowania. My wiemy, jak działają słowa super, ale chyba pytanie brzmiało, czy to jest dobry kierunek, że stosujemy... Przypuśćmy, słowo strasznie jako tego typu dodatek. Nie wiem, czy to jest dobre postawienie sprawy. To czy można w ogóle wartościować uzus? To tak, to jest niedobre postawienie nie? sprawy. Nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, czy to dobrze? Raczej powinniśmy się zastanawiać nad tym, skąd się to bierze. Dlaczego tak jest? Mało tego, kiedy usłyszę jakąś formę, powiedziałbym niestandardową, z ust mojego rozmówcy, to najpierw zastanawiam się, dlaczego on tak powiedział. Może była jakaś racja po temu. I wtedy skłonny jestem usprawiedliwić nawet to, co daleko odbiega od normy. No ale jeśli już ten proces usprawiedliwienia przejdzie, no to dojdzie się do wniosku, że albo było tak, albo nie było usprawiedliwione. U mnie nie przechodzi. Nie, jeszcze nie. Tutaj w pytaniach się, znaczy ludzie pytają ludzie, o radę, czy którzy to się dobrze? Interesują językiem, może inaczej, stawiają pytania ludzie, którzy interesują się językiem. Ci, którzy się interesują, bardzo często chcą potwierdzenia własnych racji. Chcą się oburzyć na coś. I mówią, ach dzisiaj, jak się źle mówi.
Tymczasem no, nie jestem skłonny basować im i myślę sobie, no ciekawe dlaczego. No ale padło pytanie na przykład, czy moda na szybkie przechodzenie na ty jest słuszna, niesłuszna, dobra, zła? Co ty powiesz? No, gdybyś odpowiedział na to pytanie od razu, to byśmy się nie musieli zastanawiać. No właśnie. W moim pokoleniu przychodziło się wolniej, a to zostaje jako pewien zwyczaj. Nawet kiedy byłem na studiach, to studenci do siebie, nieznajomi, zwracali się per pan. Pani. No zależy od płci oczywiście. No, było różnie. A dzisiaj nie wyobrażam sobie, mało tego, jak słyszę rozmowę człowieka, którego się określa jako DJ-a, to jest skrót od DJ, ja mówię DJ-a na to, bo to precyzyjniejsze i używam polskich liter. Więc DJ-a rozmawia z jakimś radiosłuchaczem, pyta ile ma lat. Mówi 86. I co u ciebie słychać? Pyta. No, jeżeli to jest jego stryj, to normalne, ale tak, niewiele słychać chyba. No, ale to mnie akurat razi. Ale mogę powiedzieć tylko o tym, że mnie to razi, ale nie, że to jest złe. Panie profesorze, ktoś, to jest to zauważyć, pytanie. Że pytanie tak, bez do tego wcześniejszego porozumienia. Czy pana profesora to razi? Dodam właśnie do tego słowo pana i profesora jest napisane wielkimi literami. I to mi się podoba. A panie profesorze, a co by pan powiedział na takie zdanie? Idę na Bralczyka. No, gdyby ktoś powiedział nie idę na Bralczyka, to by się nie podobało. To jest, no pytanie jest chyba znane, ale jego uszczegółowienie mnie powala na kolana. Czy zdaniem pana profesora polszczyzna ubożeje? No to tak, ale pytanie, moment, nie. Przepraszam jeszcze, no, dobrze, całe pytanie. Dobrze. Czy wymierają polskie litery? Aha, no tak, to już jest rozszerzenie tego pytania w inną trochę stronę. Polszczyzna, jak i żaden język, nie może ubożeć w tym sensie, że ma coraz mniej słów. Jeżeli za polszczyznę uważamy system językowy, to ciągle porównuje język do urządzenia z wejściem w jedną stronę i bez wyjścia. Nowe słowa powstają, stare, jeżeli zostały zanotowane, nie giną. One są i będą mogły być użyte. Odnawiają się archaizmy, możemy je znaleźć w tekstach. Polszczyzna ma coraz więcej słów, ale jeśli chodzi o litery, no cóż, polszczyzna najpierw miała w ogóle mniej liter jeszcze, bo i F nie było polskie i wiele innych, które, już nie mówię o tych, które dzisiaj w polskich tekstach się znajdują, jak Q, jak X. No X to jest skomplikowane były sprawy i V. Ale także przychodzą do nas litery, a czy wychodzą? No niestety w piśmie, w zapisie pojawiają się no, takie teksty, które nie zawierają przecinków, ogonków. Jestem za tym, żeby te ogonki stawiać. Bardzo bym chciał, żeby one były. W momencie, kiedy zobaczymy, że będą w internecie, może już są nawet utwory klasyki polskiej literatury, które będą zapisywane bez tych znaków. Jeszcze początek pana Tadeusza jakoś by się obronił. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś, jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No jeszcze nie tak źle wcale. Wydaje mi się, że Stanisław Barańczak napisał wersję inwokacji bez ogonków. Ale ale szukając takich zastępników słów, 10, które tak. Nie mają tego tak, rodzaju znaków. To. Tak, tak, tak. Tak, to było. Pytania techniczne. Na ile jeszcze, panie rektorze, mamy czas? To jest pytanie do pana rektora. Tak je zaadresowałem. Aha, to właśnie 5 minut, czyli jedno solidne pytanie. 15.
Nie, pięć. Dużo jest pytań o... Albo bardzo szybkie odpowiedzi. Jeżeli ktoś zapyta, zada pytanie o rozstrzygnięcie, będę lapidarny. Jeżeli będzie zaczynał od trzy, będę mówił tak albo nie. To poszukamy jakichś pytań otwartych. Co sądzi pan profesor o dzisiejszym języku mediów? I jeszcze podbiję, bo mamy związane pytania mediów i polityki. Nie powiem. Rozumiem, że dałoby się jednym słowem, ale tego słowa nie będziemy upubliczniać. To Jan Boma rzeczywiście, bo to się nie łączy jeszcze. Nie. Dużo jest pytań, które już się... No, one najciekawsze. Niech pan pokaże jedno. A to już się pojawiło. Jak się prawidłowo zachowywać podczas rozmowy? Czyli w czasie rozmowy. W czasie rozmowy. Jaką rolę Poprawnie jak się zachowywać. No, słuchać, proszę państwa, słuchać. Sam jestem niestety... Często sam popełniam ten grzech, że słucham jeszcze nieudzielonych własnych odpowiedzi, zamiast słuchać pytań naprawdę. Ale pytanie w zasadzie niejęzykowe i podobne się pojawiło na spotkaniu z profesorem Wetulaniem. To będziemy mieli już dwa źródła do tego samego zagadnienia. Jaka jest pana recepta na sukces? Nawet gdybym ją miał, to bym jej nie udzielał. Profesor Wetulani podzielił się z nami pod nadmienią. Proszę? Nadmienią, że profesor Wetulani był tak uprzejmy i podzielił się z nami. Tak. No cóż, jestem bardziej egoistyczny. Wiążę wielkość swojego sukcesu z ograniczeniami sukcesów innych. Czyli nieszczęście innych, można by tak krótko powiedzieć. Ale osobno nie i osobno szczęście. Nieszczęście innych. Nie sukces innych, lecz coś innego. Nie sukces innych. Bo nieszczęście innych jednak mnie nie raduje, pisane łącznie. Co zrobić, jeżeli się gestykuluje za dużo? A skąd my to wiemy? Nie wiem, wazony spadają na przykład. A, nic piękniejszego. To jest dopiero spontaniczne zachowanie. No to mamy pytanie poprawnościowe. Ja już przypuszczam, jaka będzie odpowiedź. Jaka forma jest poprawna? Na pole czy na dwór? No myślę, że na polu jest poprawniejszą formą na pole, a na dworze na dwór. No to na koniec dwa pytania internetowo-okoliczne. Po pierwsze, co z rozpoczynaniem maili od witam? No cóż, ja w odróżnieniu od niektórych czytam dalej te maile, co nie znaczy, że odpowiadam, bo zdarza mi się nie odpowiadać niestety na maile. Dla mnie witam jest jednak formą rozmowy, a nie pisma. Co prawda dla niektórych internetowe listy są rodzajem rozmowy właśnie, a nie korespondencją. Ja jednak widzę w tym korespondencję i dlatego wolałbym szanowny panie profesorze. Proszę zapamiętać przy pisaniu do szanownego pana profesora. Albo szanowny i drogi panie profesorze. Szanowny, wielce umiłowany, szanowny. O, może być. Szanowny. Tak. I pytanie o emotikony na koniec. Jest lubię, ale nie stosuję. Sposobów, ale... Lubię, ale nie stosuję. Od tego czasu, kiedy dowiedziałem się, że są osobne klawiatury takie z emotikonami i możemy wybierać. Nie pamiętam, ile ich jest, ale kilkadziesiąt, może nawet kilkaset. Emotikonów? Tak. Emotikon. Proszę, a to emotikon. Jedni mówią ta emotikonka z ikonką to kojarzą. Ikona, czyli tak, emotikon. Ikona, więc emotikonek, emotikon, ale forma męska jest też stosowana. Ten emotikon? Ten. I wtedy tych emotikonów? Wtedy tak. Ale jednak jest to emotikona. No wie pan co, a co ja mówię od pewnego czasu? No można i tak, czyli jednak naprawdę jest tak. Nie ma naprawdę. Naprawdę jest tak, jak ludzie tego używają. No ale tak. No, Panie profesorze, wyślij mi maila czy mail?
A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo jesteśmy do ożywiania. Nikt nie powiedział, wyślę ci lista, prawda? Tylko list. Czyli jednak jest a wysyłamy jakość. Maila, dlatego często, że my tak trochę jak o czymś żywym myślimy. A no ja wysyłam mail ciągle jeszcze i SMS. Ja też. A nie ja SMS. Też. Natomiast nie wysyłam maila. Rozpoczynającego się odwitam. I na koniec jest jeszcze długopis. Nie wiem, że to jest w prezencie, ale przypuszczam, że to od wielbicieli, więc przekazuję. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. A może to jest jakieś ukryte pytanie? Albo jakiś... Ja bym to sapelom jeszcze przekazał. Zapraszam Państwa za chwilę do foyer. Tam pan profesor będzie podpisywał książki. Dziękuję serdecznie panu profesorowi. Dziękuję Państwu i do bardzo zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.